Siemanko moi drodzy, tutaj Luke Meister. Witam was w kolejnym odcinku Gotofara. Dzisiaj sobie zrobimy prawdopodobnie w jednym odcinku, może w dwóch właśnie. Myślisz, że Fafnir odwiedził też Alfheim? Właśnie w magazyn Fafnira. Widzicie to? Widział tyle miejsc. Idziemy do magazynu, by zabrać wszystko, co może nam się przydać. Nieważne, kto i skąd to tam przyniósł. Fafnir był bardzo interesującym gościem, braciszku. Może kiedyś ci o nim opowiem. Zbieramy wszystko. No dobra, i lecimy. Możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję kanału, to szczególnie nowe osoby oglądające moje filmy, gdyż to mi pomaga się rozwijać i motywuje do dalszego działania. Teraz sobie musimy mieć strzały na ze światła Alfheimu. No i oczywiście mamy tutaj Krasnoluda, bo po co? Tu możemy mieć szybką podróż. Pilnujcie się nawzajem w tym magazynie. Nie chcę stracić takich klientów. Chcę zobaczyć. Mamy 119 tysięcy. O Jezu, to ten ulepszenie Lewiatana. O Jezu, tak, pewnie. Superancko. Tu już przeniesie poziom na epicki przedmiot. Kartowana stal ze Svartalfheimu. Ulepszenie kołczanu? Zwiększa liczbę dostępnych strzał do 4. Okej. Bardzo chętnie. 4 to już nie 3. To jest super ulepszenie. Zasoby? Możny płomień. Można kupić? Lodowate mgły Niflheimu. O. Dobra. Sprzedaj artefakty. Mam coś? Mamy. Sekret każdej sztuki kryje się w szczegółach. Rękojeść topora. Mamy coś taką. Stworzyć. Napierśnik wędrowca. Fragment pancerza wędrowca. Plugawe. Czyli tych rycerzy musimy. Trzymajcie się, koledzy. Dzięki. Czyli tych rycerzy musimy pokonywać. No, czekajcie, nie patrzę do góry. Coś tu jest? Jakiś kruk? Nie. No i lecimy z magazynem. Jest jakaś muzyczka. Jest. Tam. Mamy kolejnego. Bandyci. O, przyszli tu przed nami. Że
Za po nim. Dobra. Okej, pozbyliśmy się. Teraz możemy teraz trochę pozbierać to, co wypadało. Łuska węża świata. No, cztery łuski. No mówię, tu są, one są dodawane. O, będziemy mieć kolejne. Musimy teraz wypatrywać. Ale są. Co to? A gdzie jest jeszcze jedna? KR. I... Ja mógłbym odrzucić to i... walnęłoby. Fajnie. No trudno. Atreusie, za mną. Przepraszam, zamyśliłem się. No już za chwilę. Za chwilę chcę najpierw tą skrzyneczkę odblokować. Mamy KR. I gdzie jest jeszcze jeden? O, jest gdzieś ten kolejny. Tu mamy wejście. Okej. Skrzyneczka i słychać kolejnego kruka. Ewidentnie. Aha, tu jest. 16 z 51. Jeszcze bardzo dużo. 39? Coś takiego. No ale... Nie pójdę dalej, dopóki tego nie znajdę, tej ostatniej pieczęci. No bo to, jak teraz rzucę toporem, to co mi to da? Jeszcze N potrzebujemy. No właśnie. Jest tutaj. Dobra. Czyli możemy... O, trochę nawet za wysoko. No i mamy to. Jest róg. Jeden z trzech. Kolejne ulepszenie naszego szału. Co widzisz na górze, Tyłusie? Dobra, lecimy dalej. Czyli nie musieliśmy się wspinać. To jest przejście. Uff, dobrze, myślałem, że musimy... musimy lecieć znowu naokoło. Tak mogłoby być. Chłopcze, tutaj. Kolejny... Tak jest. Kolejna mapa. Kolejna z tych map. No jest super ansko. Bandytom udało się wejść do środka. Oby nie zabrali wszystkich skarbów. Mamy jakąś runę. Za tobą!
żadne głupie garnki i drałki, żadnych magicznych skarbów, żadnej osełki. Oczekuj zbyt wiele, chłopcze, a nigdy nie będziesz zawiedziony. No, to jest fakt. Dobra filozofia życia. Może nie tyle filozofia, co... Mamy kolejną. No ewidentnie musieliśmy się przewalczyć, żeby to wziąć. Mamy kolejny kawałek. Mamy tu... Ciach, jedziemy. Dałeś się zaskoczyć. Nie spodziewałem się ich. No właśnie. No. Trzeba się spodziewać. Tu zniknęło przejście. Teraz mamy tutaj. Co nas tutaj czeka? Dajcie. Nie ma tu nic oprócz trucizny i głupiego posągu ptaka. I przydatnych zasobów. To po nie tu przyszliśmy, chłopcze. Niestety, ktoś opróżnił wiele z tych skrzyń. To pewnie bandyci. Oby nie wzięli osełki Sindriego. Prawdopodobnie wzięli. Mamy kolejny kryształek. No i teraz tutaj chyba co? Nie, jeszcze. Przeczucie. Może nawet znajdziemy jeszcze tam osełkę. Przypomnij sobie, co ci powiedziałem o oczekiwaniach. Nie oczekuj wiele. Wiem, ale mam dobre przeczucie. Okej. Okay. A ja mam przeczucie na walkę. O, jeszcze jedna. Leży. Moje przeczucie się myliło. No. A możemy sobie teraz... Już tutaj nie będziemy... Dobra. Mamy kolejny kawałek. Jeszcze? Wiesz. Teraz nie dałem się zaskoczyć. Widziałem.
więc powinienem nie oczekiwać wiele. Chyba że ze strony wrogów. To nieco bardziej złożone. Spodziewaj się najgorszego. Niczego nie zakładaj. I zawsze bądź gotowy na atak. Postaram się to zapamiętać. O, wierzę w ciebie, Mateusie. Myślę, że Kratos też. Ożesz ty. Nie zdążyłem. Na hita. Nie mamy osełki, a została jedna komnata. Nie chcę się nastawiać, ale myślisz, że ją znajdziemy? Nie. Męka Stasy z Altaheimu, fragment Huski i Węża. No tak jak mówiłem, no to jest teraz dorzucane do każdej skrzyni. Możemy sobie stąd wyjść. Znowu nas zaatakują. Nie? Pewnie zaraz. Dobra, mamy wszystkie pieczęcie. Dobra. Łuska węża świata. No oczywiście. Mamy finalną komnatę. No zaraz coś tutaj wpadnie, no jak nic. Nie? Czyli mogę sobie... Zostawię to. Mamy gniew mroźnego pradawnego. Nie. Lepszmy sobie. Jeszcze większe obrażenia będą wchodzić. Tu nie ma tego Gogana? Kruka? Chyba nie. Dobra. Mamy ducha. Co wróciłeś na mnie naszczać, ty niewdzięczny? A wy to kto? Szukamy osełki. Widziałeś ją? No, była kiedyś w tym pokoju. Mój syn naostrzył na niej sztylet, zanim wbił mi go w plecy. Czyli jesteś pafniwem. Mały bydlak uznał, że teraz on powinien przewodzić bandzie. Może i byłem dla niego surowy. Zresztą nie powinno mnie to dziwić. Sam załatwiłem swojego ojca w tym samym wieku. Zabił własnego ojca? Gdzie jest teraz? Może jest bydlakiem, ale to mój bydlak. Nie mam zamiaru ci pomagać, głupcze. Więc ten sztylet nam pomoże. Hej! To moje! Hej! Chodź, chłopcze. Idziemy. Twoje było. Dobrze wam tak! Dwa. Ten... Załatwimy sobie nawet tego. Dobra, kurde. Nie
Jeden leży. Gdzie te zmory? To są. Ale miodne są te finishery. Symbole. Czyli to wszystko? No dobra. Możemy stąd lecieć. Mamy jakiś sztylet. Przyda się pewnie. Czyli mamy wszystko pootwierane. Możemy wszystko sobie jeszcze raz przejrzeć. Ale dlaczego chyba... Dlaczego jego syn go zdradził? Zabić własnego ojca? Dla jakiegoś skarbu? Z czystej chciwości? Pamiętaj, co ci powiedziałem. Niczego nie zakładaj. Wiesz, pewnie. Nie wyglądał na dobrego ojca, ale... Znasz tylko połowę historii. Racja. Mamy kilka. Połowa historii, bo jest jeszcze jedna. O, mam pradawnego jeszcze. Za tobą. Co jest? Co za mną? Szlak. Te dawne leśne. Jest. Masz. Co jest? O. Kurde, cały czas mi wchodzą obrażenia do ognia. Jeszcze ci. Gdzie jest mój topór? Co jest? Coraz bardziej zwalniasz! Chodzę. Co? Pieczeń Sejd wytrzymałości zwiększa odporność od nadtrucizny o 50%. Co ty na to? Masz potencjał, chłopcze. No i dobra, stąd chyba to wszystko. O, mamy tutaj trochę życia. Trochę na dużo. No to możemy stąd lecieć.
I tu pewnie mamy pogadać z Sindrim. Na temat tego noża. Którego znaleźliśmy. Tak jest. No, jak wam się podobało? Nie mamy osełki. To sztylet bandyty, który ją zabrał. Zabrali większość skarbów. O, no to weźcie to, w zamian za sztylet. Talizman z dziady. Ten sztylet od was to całkiem ciekawa rzecz. By spowolnić czas. Prosty wygląd, a tak dystansowe tym, które są potężniejsze. Kurde, fajne. No ten mam dużo lepszy. Gdzie dokładnie go znaleźliście? W plecach zbója. Wspomniał, że należał do dużego klanu. Może oni zabrali osełki? Niewykluczone. Wiem, że gdzieś już widziałem ten symbol. Mam pewną prośbę. To nic takiego, naprawdę. Pamiętacie sztylet, który widzieliście? No. Sztylet wyjęty z ciała zbója, którego zabił syn? No, pewnie, że pamiętam. No więc, odkryłem, że należał do grupy zbójów, którzy zajmują twierdzę Norfri. Dam głowę, że właśnie tam zabrali łupy z magazynu Fafnira. Razem z moją osełką, której mógłbym użyć, żeby wam pomóc? Przytrzymaj, aby śledzić. Kolejna wyprawa po skarb. Bez sensu. No, niekoniecznie, jeśli Sindri ulepszy nam dzięki temu sprzęt. No i syn tego zbója zabił własnego ojca. Dotrzemy sobie tam. Może coś po drodze jeszcze znajdziemy. Będziemy kończyć odcinek. Ale tak jak mówię, dotrzemy tam, może coś po drodze jeszcze zdobędziemy, odkryjemy. Dobra, mamy naszą łódkę. Możemy płynąć. Może jakaś historia głowo. No dobrze, na czym... Ach, tak. No właśnie. Groa, piastunka wiedzy, poszukiwała męża za pomocą wizji, ale zamiast ukochanego odkryła Ragnarok. Gdy Odyn usłyszał o jej przepowiedni, zapragnął posiąść jej wiedzę i zatrzymać ją dla siebie. Groa znała Odyna od dawna, gdyż patronował jej talentom, więc powitała go u siebie jak przyjaciela. Jednakże nie wiedziała, że to właśnie Odyn odpowiada za zniknięcie jej męża. Używając swych zaklęć, ukrył jego śmierć z ręki Thora przed jej wzrokiem. Uśmiechając się, zazdrosny Odyn chwycił ją za gardło i własnymi rękami skradł jej bibliotekę oraz życie. Wiedziałem, że Odyn jest zły, ale to po prostu... Bezlitosne, barbarzyńskie, okrutne, cały Odyn. W sumie dobrze byłoby usiąść przez jakiś czas w ciszy i rozmyślać nad okrucieństwem Odyna. Dobrze więc. Rozmyślaj dłużej. Mamy coś. Tylko to, że kotlina króla. Wiecie co? Nie. Innym razem. Kotlina króla sobie możemy odpić na... Zobaczymy, co tutaj będzie. No i jest jakieś wejście. No i kolejny ptaszur. Gdzie jesteś? Och,
Jest! To jest to, co widziałem stąd. No i super. Tylko jeszcze ptak. No i jeszcze skrzynka. Mamy szczelinkę. Gdzie on jest? Słyszę go, ale nie widzę jeszcze. Tam coś mamy potężnego. Co tu jest? Mamy kolejnego rycerza. Tylko on? Tylko on. Zmień. Skubana. No, mamy to. Plugawe trofeum. No i dobra. Mamy... No cóż, innym razem. Jak innym razem? Mamy tą kolejną szczelinę. To nie było ta. To możemy sobie chyba nawet zjechać. Ale nie, to ta szczelina, której... No dobra, nieważne. Możemy sobie tą windę uruchomić. Nie. Musimy wrócić na górę. Możemy sobie tutaj ewentualnie potem do tej windy się dostać z powrotem. Dobra, przejdźmy sobie przez bramę. Ale dalej nie widzę tego ptaka głupiego. Tak, to jest to. No, no tak, no to jest to. Stąd my widzieliśmy. Gdzie on jest? Dobra, nieważne. Lecimy ze szczeliną. Czy co? Siódmy? Jeden leży. Przepraszam, nie mogę. Owe leżą. Siódmy poziom to już było dosyć. Mamy. Wyłamałem znak odporności. I pył światów.
Ale tego głupiego ptaka dalej nie widzę. Nie, to tylko ty. No nie, dobra, nie widzę. Trudno. Nie będę przedłużać. Spróbuj, czy możesz teraz to przeczytać? Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. No i dobrze. Czyli będziemy musieli tutaj wrócić. Ale mamy szybką podróż. Może będziemy mogli się w końcu... Że tam coś mamy. Ale dobra, myślę, że sobie podziałaliśmy w odcinku tym. No. Dobrze to powiedziałem. Popłyniemy do miejsca docelowego. Mimirze! No, to daj nam kolejną opowieść. Głowo, znasz mnóstwo historii. Kiedy wreszcie opowiesz coś ciekawego? Wypraszam sobie. Właśnie cię obraził. Tak, zrozumiałem. Więc chcesz coś rozrywkowego, co? Dobrze, bracia. Opowiem wam historię Hrungnira Zabijaki. Prawdziwą historię. Była wielka bitwa, prawda? Na malowidle walczył z asami. Ładna historyjka, ale nie. Widzisz, tak się składa, że Hrungnir urodził się bez głowy i serca, więc giganci stworzyli mu je z kamienia. Jasne, był silny, ale przy okazji... Odyn spotkał go pewnego dnia w Midgardzie i stwierdził, że jest tak zabawny, nieszkodliwy i łatwowierny, że zaprosi go do swego pałacu w Asgardzie. Tam spoił go miodem i podjudził do przechwałek i popisów. A wszystko to ku uciesze dworu. Byłem tam, widziałem, jak asowie śmiali się z Hrungnira, gdy wskoczył na swą tarczę i przysiągł, że zabije nas wszystkich i zabierze kobiety do Jotunheimu. I wtedy przychodzi Thor. I wcale się nie śmieje. Nic a nic. Albo opowiem ci tę historię później. Tu musimy wsadzić, żeby odblokować. Na górze. Widzisz? Tak, to jest to. Ale co widzę? No nie, ja nic nie widzę, moi drodzy. Dobra, myślę, że będziemy sobie... Tak, zakończymy tutaj sobie odcinek. Następnym robimy... No już nie jest magazyn Fafnira, tylko tam banda... Jego banda. Będziemy ich rozpracowywać. Z tej okazji możecie zostawić łapkę, komentarz, subskrypcję kanału, by dalej śledzić losy Kratosa i Ateusa. Dzięki, że byliście. Hej, hej.